Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Medieval Dynasty. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Tutaj standardowo grałem sobie pomiędzy odcinkami. Sporo to zmieniłem tutaj w naszej osadzie. Może powiem pokrótce, co udało mi się zrobić. Tutaj jest nasza pierwsza zmiana, Lubart. To jest nasz nowy osadnik, który się zajmuje teraz kuźnią, jak widzicie. Robi tutaj takie podstawowe narzędzia dla między innymi dla nas, ale głównie także dla innych osób. Jak widzicie, robi młotki, które on sam używa, robi jakieś tam łopaty, motyki, kilofy, gdzieś tam były jakieś tam siekiery, noże i tak dalej, żebyśmy wszystko mieli zawsze w zapasie, jak będziemy po coś iść, żebyśmy nie musieli tego robić. Natomiast jeszcze nie mam sposobu na automatyczne pozyskiwanie rud metali. Po prostu musimy tam iść to jakiś czas, sobie sami to wydobyć. Jak na razie byłem tam tylko raz, zresztą było to nawet na odcinku, więc pewnie zaraz nam się te wszystkie rudy skończą, będziemy musieli tam znowu iść, ale o tym może później. Oprócz tego sobie tutaj zbudowałem, jak widzicie, kilka nowych domów, a mianowicie tutaj zamiast dwóch domów, chyba pierwszego nawet poziomu, potem sobie jeden dom tego poziomu trzeciego, czyli to jest ten dom już najwyższy, to jest ten oto. Widzicie, cały zrobiony z kamienia i dachówki ma również te najdroższe, czyli drewniane dachówki. Także tutaj mamy domek i teraz to jest w tej chwili dom mój i mojej żony Frydy, która jest teraz w ciąży. Oj, nogę sobie złamałem. Dobra, to jest jedna zmiana. Tutaj, jak widzicie, mamy szwalnię, jeszcze w niej nic nie robimy. Totalnie w niej nic nie ma, po prostu jest sobie szwalnia, nie mam tutaj ani pracownika, ani w zasadzie sam też tam jeszcze nic nie robiłem. Tutaj wszystko było jak na razie, studnia i już nie wiem, co to jest za budynek tutaj, co on robi. Sobie zapomniałem po prostu. Chata wydobywcza, ok, oni tutaj łażą znosić kamole i tego typu rzeczy. Dobra, tutaj mamy kolejny domek, tylko to ten domek poziomu drugiego. I tutaj jeszcze z tyłu, już że widzicie, tutaj jest droga. I za drogą kolejny domek poziomu trzeciego, czyli 3x3. To jest taka mechanika w tej grze, że te domki największe są poziomu 3x3, te średnie są 2x3, a te najmniejsze 2x2. Tak to się tutaj prezentuje. A widzicie, zbiera tutaj kamole. Hops, już nie muszę zdawać, bo cię go ukradłem. Te mamy świniaki, jeszcze nam mała świnka, widzicie, nie urosła. Kury dalej się mnożą, nie wiem, czy one potem w jakiś sposób, że tak powiem, można potem je jakby zabić, zjeść, nie wiem, czy po prostu, jeżeli się po prostu ich więcej wykluje, że mamy tutaj miejsce, to czy po prostu będzie z tym problem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Na razie mamy, tak jest. No, wyłazimy stąd. No i w sumie to by było z grubsza na tyle, więc mamy w tej chwili chyba wszystkie budynki oprócz chyba chaty rybackiej, które możemy w tej chwili postawić. O, coś mi się tutaj, widzę, przycina. Pograłem pół roku w grze, czyli to jest jakieś 6 dni. Zarobiłem w tym czasie trochę pieniędzy, trochę kupiłem sobie sprzętu, bardzo dużo sprzętu też udało mi się sprzedać. Niestety dalej nie wiem, co jest tutaj najbardziej optymalnym sposobem na po prostu szybki zarobek. Być może są to strzały, ale nie jestem pewien. Natomiast będziemy się tym martwić później, bo w tej chwili jeszcze mamy jakieś tam pieniądze. Na jakieś tam przepisy nam raczej starcza, na podatki także. Natomiast chciałbym sobie kupić konia. Bo z koniem jest taki problem, żeby trzeba mieć stajnię, a stajnia jest dostępna w rolnictwie. I tutaj dość daleko, trzeba 2000 punktów, mamy w tej chwili, widzicie, 500. I naprawdę tutaj były takie trzy mniejsze pola, zrobiłem jedno większe, całe je przeorałem i teraz na wiosnę po prostu będziemy tutaj sobie coś sadzić. Ale już będę robił wszystko samemu, ponieważ no muszę te punkty wbić sobie czym prędzej rolnictwa. Aha, i tutaj jeszcze mamy z tyłu gęsiarnię, zobaczcie sobie, tu mamy, tylko że nie mamy jeszcze tutaj ani płotu, ani gęsi, więc sobie po prostu stoi ta gęsiarnia całkowicie pusto. No i tak, będę tutaj też po prostu myślał, żeby sobie kolejne domki gdzieś pobudować. Także mamy dosyć też stabilną sytuację, jeśli chodzi o pożywienie, o drewno, o wodę. No wodę może mniej troszeczkę, ale zaraz sobie tam napełnimy. Żywności mamy bardzo dużo, 11 tysięcy. Opału mam też równie dużo, a to głównie przez to, że tutaj w zasadzie stała, tutaj gdzie stała ta gęsiarnia, może gdzieś w tym miejscu, gdzie teraz patrzę, stał przedtem chata drwala, która jest, tak widzicie, teraz tam dalej dużo.
I tutaj były drzewa, taka w zasadzie duża połać drzew, w zasadzie aż praktycznie dotąd gdzieś. Tutaj te wszystkie drzewa stąd udało nam się wykarczować. Zrobiliśmy sobie tutaj miejsce po prostu na kolejną bazę, na nowe budynki. Natomiast tutaj zobaczcie sobie, jesteśmy tutaj pomiędzy tymi dwoma ścieżkami. Tutaj ten dom jest na zewnątrz, natomiast będę chciał już tutaj resztę budować w tym miejscu właśnie, gdzie teraz jestem. Bo tutaj się znowu zrobi troszeczkę więcej miejsca. Nasza baza będzie w takim kształcie, trochę takim wykrzywionym, takiego banana. W taki sposób, tylko tutaj to postawiłem bardzo daleko od tej wody. Tutaj widzicie, już się zaczyna robić ten zakręt w lewo, a tutaj tu już jest dużo miejsca. Nie wiem, czy sobie to miejsce zostawię na sadę, czy jak. Niestety tutaj jest tak, że nie da się obracać, a przynajmniej ja nie umiem obracać sobie tutaj tych sadów. I wtedy mamy z tym problem, ponieważ no, widzicie, tutaj zamiast mieć jednego sadu, który jest duży, mamy po prostu kilka mniejszych i to jest problem. Jak się da, no to powiedzcie mi, dodajcie mi znać jak. Ja jeszcze do tego nie udało mi się dojść. Być może to się da jakoś zrobić, natomiast jeszcze do tego nie doszedłem, jak to zrobić. Mamy tutaj może na jakimś terenie ciemniejszym, o, żeby to po prostu się nie stawiało w ten sposób, tylko na przykład, żeby to obrócić o te 45 stopni, żeby było równolegle do tego budynku choćby. Nie, po prostu nie wiem, czy tak się da, nie wiem, czy jest w ogóle to możliwe. Sobie tak zrobimy, no nie wiem. Być może się nie da, nie wiem. Nie, także to jest pytanie. Sobie, dobra, to pole jest tutaj niepotrzebne nam. No, dobra. Także jeśli chodzi o zmianę, to by było na tyle. No i teraz przechodzimy do odcinka właściwego. No i tak, chciałem się w tym odcinku zająć przynajmniej na początku troszeczkę szwalnią, zobaczyć tutaj, co możemy zrobić, jak to wygląda, jaki jest tego koszt. Sobie szybko spróbujmy to przeanalizować, czy któraś z tych rzeczy jest opłacalna, żeby to sprzedawać. Sobie tylko zerkniemy, ile mamy materiałów potrzebnych do szycia, czyli chodzi nam o skórę, wełnę, len i chyba to jest tyle. Sobie zobaczmy. Wełnę mamy dwa. Niezbyt duże widzę, ale mamy wełnianą miedź 1, wełniana tkanina 2, 1, niezbyt duże widzę. Co tu mamy jeszcze? Skóry mamy 278, czyli sporo. 8 lniane, 20 to są sadzonki lnu. Co tu jeszcze mamy? Nasionka, lniana nic 22. Futra mamy bardzo dużo. Dobra, w takim razie zabieramy, może nie wszystko, wszystkiego nie uniesiemy, ale jak najwięcej się uda tego wziąć. Dobra, to będzie lekkie. Co tu jeszcze się przyda? Te tkaniny na pewno nam się przydadzą. Są niezbyt ciężkie. Dobra, teraz weźmiemy sobie troszeczkę. Wełna też jest w sumie niezbyt ciężka. Z tego nam się już więcej nie przyda. Teraz bierzemy sobie tak. Skóry może tak z 20 kg. I podobną ilość może futra. 20 kg, może nawet troszeczkę mniej, żebyśmy nie byli przeciążeni. A jeszcze możemy wziąć, widzę, niecałe 10 kg. Będzie 9. Jesteśmy 69,22. Dobra. Idziemy teraz sobie zobaczyć do chatki, do szwalni. Co tu możemy ciekawego zrobić? I sobie szybko przeanalizujemy. Dobra, to mamy tak. Skrzynię, mamy kołowrotek. Robimy na niej lnianą nić, złodygi lnu i wełnę. Ja już tego nie mam, złodygi lnu, bo ją się robi ze samego lnu. Po prostu w... o Boże, zdaje się. W stajni, sorry. W stajni. A już chyba sobie to zrobiłem. Siemi lniane z łodyga lnu. Więc sobie to zrobiłem. To sobie tylko zerknę, że czy przypadkiem nie mamy tutaj w naszym magazynie jeszcze tego oto lnu. Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy go mieć. Bo już chyba to kiedyś przerabiałem. No nie ma, widzę. Dobra, czyli wracamy w takim razie z powrotem do szwalni i bierzemy się dalej tutaj z analizy tego, co tu mamy. Więc tak, kołowrotek, na którym robimy sobie lnianą nić i wełnianą nić. Możemy robić ją z wełny, ale nie mamy na to jeszcze technologii, potrzeba 750, więc nic nie zrobimy jeszcze z wełny. Przynajmniej nie z tej, której, no, z tego materiału. Tu mamy jeszcze krosno, na krośnie robimy lnianą tkaninę. Zróbmy sobie może tego, no nie wiem ile, 10. Właśnie tego to się prezentuje krosno, czyli się nakłada na przemian różne włókna.
i tak właśnie się tworzy tkaniny. Teraz oczywiście robi się to wszystko automatycznie, ten proces jest mega szybki, a te włókna są też znacznie, znacznie mniejsze. W niektórych materiałach jest też troszeczkę inny splot, ale to jest nie ta dziedzina, absolutnie. Dobra, kończymy sobie robić tą lnianą tkaninę, to jeszcze możemy zrobić tkaninę wełnianą, a tutaj jak zwykle nie mamy tyle punktów doświadczenia, więc nic z tym nie zrobimy. No i mamy tutaj ostatni stół krawiecki, w którym robimy w zasadzie największą ilość rzeczy. Różne możemy robić bukłaki, które są bezużyteczne, moim zdaniem. Mamy worek zwykły i mamy worek, znaczy prosty worek i worek taki. Co tu jeszcze mamy? Czapki, kaptury, tuniki, koszule, spodnie, buty, rękawice, plecaki, sakwy i coś na konia. Oczywiście tu możemy robić tylko te proste rzeczy. Ja sobie je zakupiłem któregoś razu, po prostu te najdroższe w sklepie, na wypadek gdybym miał konia. Ale tutaj jest po prostu lepszy na to podgląd, co tutaj mamy w ogóle. Dobra, mamy lnianą nić, worek i lnianą tkaninę. To mamy jak na razie wykupione i widzę, że nic więcej. Co tu jeszcze możemy zrobić? I sobie szybko przeanalizujemy cenę, jeśli chodzi o surowce, łatwość i dostępność i cena. W sklepie późniejsza. Chodzi mi o tą cenę, żeby to potem sprzedawać. Dobra, lniana koszula. Potrzebna lniana tkanina i len. Len niestety w tej grze jest dosyć ograniczony, ponieważ trzeba go sadzić, więc nie można go zdobywać w jakiejś tam ilości dużej i szybko. Trzeba zawsze czekać, aż to urośnie, chociaż jakieś tam pola ogromne pod to można zapewne sadzić. Być może to jest dość dobre, bo to kosztuje 200. To jest jeszcze droższe, ale potrzebujemy więcej nici. Być może to jest nawet bardziej opłacalny interes, być może mówię, bo jest dość drogi. Szukam czegoś, co by tej lnianej nici nie potrzebował w ogóle, albo jakiejś tam małej ilości. I żeby przy okazji, żeby było jeszcze drogie. Więc cena tutaj jak najwyższa byłaby optymalna. Tego raczej się nie opłaca. Spodnie z makietami. Lniana nici, futro. To myślę może być nawet dobre. Futrzana balerynka. Kosztuje 240, czyli w sklepie pewno 60. Lniana nić 2, futro 12. Czepiec nieopłacalny moim zdaniem. Smukły kapelusz. Sumy mamy dużo, lniana tkanina. Umiarkowanie opłacalne raczej niezbyt. Tutaj podobnie widzę. Buty, skóra 12, cena 140. Chyba trochę dużo tej skóry. Mamy 280, więc zrobiliśmy tych butów powiedzmy 20. Sprzedaż by wynosiła wtedy 35. No to byśmy zrobili 700, się pozbywając całej skóry. Niezbyt widzę opłacalne. To jest... To już bardziej, chociaż nie jakoś też rewolucyjnie bardziej. Patrzę na to, to mi się wydaje nawet spoko, głównie przez to, że potrzeba futro i skórę, a mamy tego w zasadzie mniej więcej porówno. Co tu jeszcze mamy? Rozkrojone rękawice, skóra, lniana nić, całkiem niezłe wydaje się, 180, 4 skóry, 2 lniane nici, skóra patyk 110, niezbyt, plecak 190, patyki niezbyt, siodło, o to jest drogie, ale potrzeba sztabkę cyny, to chyba niezbyt i mało juki również. Wiecie co, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że te skórzane rękawice byłyby dosyć opłacalne i opłacalne byłyby jeszcze futrzane buty, nie wiem, więc sobie kupimy to i to, sobie zrobimy może teraz tego po kilka rzeczy, futrzane buty i skórzane rękawice, więc wyłazimy rękawice. Możemy zrobić sobie, widzę ich nawet sporo. Zróbmy sobie tak, nie wiem, 5. Zobaczymy ile się robią. 4 sekundy, więc niezbyt długo. Dobra, jeszcze sobie zrobimy może parę tych butów. Gdzie są buty? Szlacheckie buty. A czym futrzane buty? 7, może nie aż tyle, bo chcemy zawsze jakiś zapas tego. Zróbmy sobie 5 butów, 5 rękawiczek, pójdziemy to sprzedać. Zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca. Chociaż odnoszę wrażenie, że w tej grze twórcy raczej nie chcą mieć takich, nie chcą takich rzeczy robić, które byłyby bardzo opłacalne, które by się opłacało sprzedawać. To jest troszeczkę w tej grze, przyznam, męczące, taki grinding. Trzeba naprawdę sporo tutaj rzeczy sprzedać, w tej chwili przynajmniej, żeby zarobić jakieś tam pieniądze na coś. A ceny w sklepach są dość drogie, nawet powiedziałbym bardzo drogie. Co się wydaje nieco nierealne. Być może tak było w średniowieczu, chociaż nie wiem, ale tutaj to wygląda mniej więcej tak, że takie futrzane buty kosztują w sklepie tyle, co na przykład, nie wiem, chleb zwykły. Więc ceny są dosyć mocno, jak widzicie, zawyżone.
A jeszcze jedno sobie zrobimy tutaj, jak widzicie, łuk. Łuk, ten, jak się nazywa? Reversed. Jak się nazywa ten łuk? Refleksyjny. W zasadzie on tam obrażenia ma niewiele większe od tego normalnego, ale ma to, że się o wiele szybciej, jak widzicie, napina. I to jest bardzo fajne, bo tamten długi łuk on był też dość dobry, tylko że dość długo się napinał i nieraz po prostu było to wadą, kiedy na przykład ktoś coś do nas biegło, to często po prostu nie byliśmy w stanie oddać strzału, natomiast przy mocy tego łuku robimy to bez problemu. Królik na przykład. Też króliki są w tej grze raczej słabe, bo dają bardzo mało mięsa. Ale już mając ten łuk, można sobie śmiało polować na jakieś tam sarny czy na coś. Zresztą może będzie jakiś dzik, to go upolujemy. Tutaj wiem, że są po drodze gdzieś dziki się kręcą, więc sobie spróbujemy jakiś upolować. O, skrzynka, ale widzę, że już chyba zabrana. Nie, jednak nie, moneta. Nie wiem, czy ją zabrałem, czy nie, bo tutaj zwykle coś przy niej stoi, jakaś łopata. A być może się po prostu odmówiła, wynika są, nie wiem. No nie ma dzików, no trudno. Cześć Maldeda, chcę ci troszkę sprzedać ciuchów. Pokażę swoje towary. Dobra, wiemy. Gdzie? Co my tu chcemy sprzedać? Kaptur gdzieś tam mamy, ale nie wiem, czy ja go robiłem, czy nie. Sumpowy kapelusz z całą pewnością może nas sprzedać. Ale to, co zrobiliśmy po 5, czyli grube skórzane rękawice, sobie sprzedajemy 90. Nieźle, sprzedamy. Wszystkie 450 i futrzane buty. Nie te. Tak, te. 85, czyli łącznie zarobiliśmy niecałe 900 kasy, zdaje się. Więc chyba, nie wiem, czy dobrze, czy nie. Ciężko powiedzieć. Być może trzeba się skupić w produkcji większej ilości tego lnu. W takim razie musimy sobie tam dobudować większą ilość tych oto pól. Ja tutaj coś mogę ci jeszcze sprzedać. Chyba, że zupę kremową będziemy handlować. Mamy tego dość dużo, tylko się długo robi też, niestety. Już tak patrzę, ten kaptur. Mamy długi futrzany kaptur, no to też możemy ci go sprzedać. Dobra. See you soon. Bywaj. Także jak widzicie, zrobiliśmy jakieś 900, może troszeczkę ponad. Także nie byłoby źle. Aha, tutaj się jeszcze może... Zobaczmy sobie, czy jest jakiś fajny kolonista. Co wy umiecie? Jesteś tylko ty, widzę. Co ty umiesz? Umiesz kopać. I umiesz dyplomację. I umiesz jeszcze chyba łowienie ryb. Ja ją wezmę. Tylko nie wiem, czy mam moje miejsce. Dobra, sobie zobaczmy, czy możemy gdzieś do jakiegoś domu przydzielić. Mogę. Mamy nawet jeden dom, widzicie, duży, który jest całkowicie pusty, a w jednym prostym domu jest chyba tylko jakiś gościu. Więc możemy go tam przydzielić. Dobra, będzie sobie siedzieć w tym domku. A do pracy jeszcze cię nie przydzielę, bo nie wiem gdzie. No i my wracamy w takim razie do bazy. Bo to są dziki, widzicie, spróbujemy sobie jednego upolować. O, dostał na strzała, na headshota. O, coś mi się przycięło. Szybko sobie go uskrójmy. Mam jeszcze nóż, widzicie, kamienny, a sobie muszę zrobić czym prędzej jakiś lepszy. Ten dzik, widzę, tam ucieka trochę w wspomnianym tempie. Nie wiem, czy dziki są takie wolne w rzeczywistości. Dobra, ten pewnie nam ucieknie, bo go w głowę nie trafię. A jednak ucieka tu z koło nas, więc można było łatwo ustrzelić. Tam jeszcze jednego słyszę. Nie wiem, czy to jest ten, czy ma po prostu sławki na odwrót, ale chyba nie. Mam dobrze pisane sławki, więc nie powinno być ten problemu. Tutaj gdzieś jeszcze jeden powinien być dziczek. Tylko nie wiem, czy ta umiejętność jest w stanie go znaleźć. Wydaje mi się, że nie. No, jak widzicie, nawet nie jest ten dzik podświetlony przy mocy tej umiejętności. Być może, nie wiem, czy to błąd gry, czy po prostu trzeba mieć taką umiejętność jeszcze inną. Dobra, w głowę, no to widzicie, strzał na jeden strzał, natomiast inaczej to są dwa strzały. Dobra, nóż się skończył, więc musimy sobie szybko zrobić nożyk. Z patyków, oj, patyków będzie problem. Słyszę kolejnego dzika. Ale nie mam noża. Dobra, teraz sobie go opolujemy. Dobra, nie udało nam się polować ile? 4 dziki czy 5? Aha, musimy zrobić najpierw nożyk jeszcze.
No i zbieramy, tamtego ostatniego sobie zbieram już poza odcinkiem. No, okazało się, że mam 10 wiader, może ciemno trochę jest. Sobie wszystkie wiaderka napełnimy wodą i rzucimy je do naszego magazynu. Z 5 tych wiader było starych, a 5 po prostu zostało stworzonych w warsztacie. No sobie jeszcze szybko zobaczymy, ile to nam da. Już jest ciemno, ale nie szkodzi. Więc tak, mamy teraz wody 854, pewnie głównie żywności. A kiedy tą wodę dostarczymy, gdzie jest w różnych wiaderkach, niestety nie jest to pojedyncze wiaderko, to teraz mamy tej wody 3300. No, czyli w zasadzie od 2000, ponad 2000 nam wzrosło. Cześć Fryda, gdzie idziesz? Dobra, jeszcze spytajmy, gdzie można kupić sobie może gęsi, bo nie mamy gęsi, mamy gęsiarnię. W Gostowi. Okej, to się przyjdziemy w takim razie. No zajutrz do Gostowi. No idziemy spać. I teraz po krótkim przygotowaniu zaraz się pójdziemy. O, śnieg pada. Wybierzemy się do Gostowi w celu zakupienia gęsi. Chociaż może nawet sobie postawimy tam płotki. Dobra, sobie zrobię może ten płotek. To jest ten. Niestety jest bardzo drogi, jeśli chodzi o koszt budowy. Z tego względu, że... Możemy teraz zobaczyć, czemu tak się dzieje. Dobra, tutaj, żeby... Okej. Teraz, może taki duży nam się nie przyda, tutaj będą gęsi, więc dotąd myślę, w zupełności nam to wystarczy. Dobra. Tak, żeby było jedno i się nie robiły dwa. Jedno, dobra. Teraz sobie postawimy płotek. Bramy. Nie wiem, czy to wystarczy ta. Tu jest jaka? Tu jest taka. A mamy jeszcze inną. Mamy jeszcze inną, nie? Jest pleciona. Takiej nie mamy nawet. Sobie kupimy może schemat. O. Może będzie lepsza. Tutaj, a możemy zobaczyć, to postawił sobie najbliżej, więc jak najbliżej tylko się da, żeby nie było potem. No i tak się zrobiło obok. O, dobra, niech będzie, niech będzie. No niestety tutaj widzicie, nie mogę tego tak bliziutko, mogę tutaj, dobra. No jedno, żeby się zrobiło, żeby oszczędnie to zagospodarować. No i teraz tutaj. Mniej więcej pod kątem prostym. Dobra, gdzieś tutaj nie będzie. No. Dobra. Nie będzie tak teraz. Troszeczkę podłużna będzie, ale miejsca myślę nie wystarczy. Więc teraz się bierzemy za budowę, niestety trochę to potrwa. Że tutaj potrzebne są ogromne ilości patyków niestety. Chciałem, żeby to było na jedno, ale się niestety nie udało. Dobra, wszedł pierwszy poziom transu budowniczego. Poziom drugi. A już teraz będzie jeszcze szybciej. I poziom trzeci. Ten odcinek robię taki umyślnie, taki właśnie troszeczkę wolniejszy niż normalnie, żeby właśnie pokazać tutaj, co udało mi się zrobić i żeby też no, pokazać tutaj, jak ta gra tak wygląda poza odcinkiem. Czyli takiego właśnie dużo jest takiego grindingu, takiego grindu, jako właśnie budowania, ale może nie będę was tutaj tak bardzo męczył tym wszystkim. Dobra, jestem w Gostowi. Sami sobie kupimy kurę, zobaczmy sobie, jakie mamy pracowników. Tu umiesz rolnictwo, się nam przydasz. A ty umiesz... Ty nic nie umiesz oprócz łowienia ryb chyba. Sobie zobaczę, od czego jest ta umiejętność, bo nie jestem pewien po prostu. Ta. Przetrwanie. To co ona nam daje tak naprawdę? W sensie w takiego zawodu możemy taką osobę przypisać, że będzie dużo pił, będzie tańczył, będzie... Co może robić tak naprawdę? To jest chyba polowanie, ale nie jestem pewien.
W takim razie ta druga umiejętność jest od czego? To jest łowiectwo. Przyznam, że nie wiem, od czego jest ta umiejętność przetrwanie w kontekście tutaj pracowników, bo u mnie żaden pracownik do tej pory nie jest do tego przypisany. Do tej ikonki widzicie? A nie, jest jeden, zielarz. Czyli to jest zielarstwo. Okej, dobra, czyli ty się będziesz nadawać do zielarstwa. Ale i tak ciebie nie weźmiemy, bo ty mi nam się bardziej przydać, bo ty umiesz rolnictwo, a nie mamy w tej chwili rolnika. Przy okazji jeszcze masz chyba jeszcze jedną trójeczkę. Tak, jeszcze masz trójeczkę w dyplomacji, nie jest to użyteczne. Ale dobra. Zapraszamy. Dobra, musimy chwilę czekać, aż się to zrobi. Dostaniesz dom, największy z domów, jakie mamy. I będziesz się zajmować rolnictwem. A na razie po prostu sobie przyjdź i tyle. Potem będziemy myśleć, a my będziemy sobie kupić teraz gęsi. Halo, gąski, gdzie tu są gąski? Pewnie gdzieś tam. To słyszałem gdzieś. Tutaj co jest? Gąsiątko. Gęś. Dobra. Drogie strasznie. Dobra, bierzemy tak. Jednego gęsiora. Do gęsiarni. Bierzemy sobie jedną samicę. No, halo, kup. Drugie miejsce. Może jeszcze jedną. I jedno małe gąsiątko. Samice, nie? Bo sam jest nam jeden w zupełności wystarczy. Dobra. Tak wydałem na to dużo pieniędzy, niż bym chciał. No i w takim razie to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o tą miejscowość. Sobie jeszcze tylko zerkniemy do ogólnie gosta, czy coś nie ma dla nas. Nie ma. Tak, było nice, bo teraz tamtą udało nam się znaleźć tę misję, tą Kestrel całą, jeżeli ktoś ogląda na innych także kanałach. I ona teraz musimy jej dostarczyć z miksturę trzeźwości, której nie mam i nawet nie wiem, czy możemy zrobić sobie. Zresztą zobaczmy szybko. Bo po prostu nie jestem pewien, czy możemy ją sobie zrobić już. Tylko gdzie to jest? Tu jest ślarnia. Chociaż może będę miał jedną, musiałbym poszukać dobrze. Mikstura nawodnienia, leczenia, odtrucia. Chyba nie mam, ale wydaje mi się, że mogę ją mieć. Jest tutaj mikstura trzeźwości, niestety nie mamy tego jeszcze poziomu. Ale być może mam taką w bazie, także widzimy się z powrotem w bazie. Dobra, tutaj musimy jeszcze wrócić, bo nasze, jak widzicie, zwierzęta głodują. I spotkałem jeszcze Otylię. Co ciekawe, ona ma tutaj takie rzeczy jak właśnie kadzidło, małmazja, narzuta, perfum, złoty pierścień. Są dosyć drogie, ale można je podarować komuś w prezencie. Skupmy może perfumy, damy swojej żonie. Widzę, że już mam mało pieniędzy, więc znowu będziemy czekał grinding pomiędzy odcinkami. No trudno się mówi. Także biegniemy teraz sprintem do bazy. Ok, jestem z powrotem w bazie. Więc spróbuję wrzucić szybko do skrzynki ten nawóz, który mamy. Znaczy nie nawóz, tylko paszę dla zwierząt. Natomiast tutaj niestety nie, to nie jest jedzenie takie zwykłe. Pasza dla zwierząt, przerzucamy. I za chwilę powinno tam ta ikonka w lewym górnym rogu zniknąć. Właśnie zniknęła, dobra. Udało się to osiągnąć. No tak, jeszcze zauważyłem, miałem taki błąd, że moi pracownicy chlewu nie mieli ustawionych tutaj, widzicie, że mają zbierać gnój. To jest trochę dziwne, bo tak naprawdę nie możemy nic więcej robić w chlewie, oprócz gnoju. A w mięsiarni no też nic nie było, ale tam chcemy, żeby było... Są sobie, żeby ta podejść tak jest po prostu... Jakoś tak jest po prostu, przyznam, wygodniej zarządzać po prostu podbiegając do tych budynków, niż poprzez tutaj po prostu ten interfejs. W ten sposób to robić sobie. Po prostu jest, nie wiem, szybciej tutaj wejść, niż tam to wszystko wyklikać i sobie tutaj wybrać, co chcemy robić. Jajo i pióro chcemy zrobić sobie. To w kurniku. Nic więcej nie możemy. Zresztą sobie zobaczmy jeszcze może na technologię, czy, ale wydaje mi się, że i tak nic więcej nie ma na tym zrobić sobie. W kurniku tylko pasze dla zwierząt. Co się robi zresztą tak w stodole. W chlewie nic nie można robić, w gęsiarni nic. Tutaj widzimy tych
za bardzo umiejętności nigdzie już więcej nie odblokujemy. Dobra, chlewiec narodowo robimy gnój, nic więcej. Nie wiem, czy można z tego też mięso pozyskiwać, kiedy na przykład, nie wiem, będziemy mieli nadmiar świń, nie wiem, być może się da, być może nie. A w gęsiarni standardowo robimy sobie jajka również oraz pióra, tak jak w kurniku, więc nie bardzo rozumiem, jaka jest między nimi różnica. Być może tutaj robią szybciej. Dobra, tutaj mamy 3,38 na 75%, ale mamy też mniej gęsi w sumie. No dobra, trzeba by to przekalkulować kiedy indziej, jak to wygląda prędkościowo, czy się bardziej opłaca trzymać gęsiarnie, czy kurniki, czy po prostu nie ma to większego znaczenia. Dobra, w skrócie to było w tym odcinku chyba wszystko, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!